Dzień dobry bardzo, dziękuję bardzo za zaproszenie. Zdaję sobie sprawę przed jakimś sprawie trudnym zadaniem, ponieważ nie mogę, wszyscy się znają, wszyscy jeżdżą, wszyscy mają samochody, nawet po dwa. W związku z tym oczekiwania są rozbudzone ogromne, a możliwości niekoniecznie. Postaram się Państwu w skrócie przedstawić na tle Małopolski, jak to nas sytuacja pokaza, parę słów o samej charakterystyce dróg. Mamy na tle Małopolski 12 dróg, w tym 4 drogi o charakterze ekspresowym autostradowym, 7 dróg. Przepraszam, coś się stało. Drogi, mamy drogę ekspresową łączącą Gdańsko przez Warszawę, Kraków, Marta Głównego, która ma być oczywiście. W tej chwili elementy budujemy i w ogóle łącznie właśnie 1157 km mamy, 565 obiektów i około 1715 innych obiektów inżynierskich. Tak wygląda nasza siatka dróg na terenie całego Małopolskiego w podziale na obwody utrzymania, które znajdują się w 5 różnych miejscach. To jest moja informacja nieistotna. Jak wygląda przybór naszej sieci, a przybór ten dotyczy przeważnie dróg o najwyższej klasie w ciągu roku od roku 2020 do 2015 od 962 km do 1157. Tyle kilometrów dróg obecnie jest, w tym wyjezdowych 187 km. Jak wygląda jakość tych dróg? Ponieważ to jest coś, co wszyscy w Polsce narzekamy, że jeździmy po tych drogach, na tle Europy wygląda to zwykle bardzo źle. Taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce i jest stale poprawiana. Tak jak tutaj mamy pewnego rodzaju badania dotyczące jakości dróg robione w sposób systemowy i jednakowy, od roku 1959 roku tutaj pracuje tabelka, gdzie stan dróg dobry to jest kolor zielony, kolor czerwony to jest zły. Kolor niezadowalający jest ten kolor pośredni. Jak Państwo widzą, stale systematycznie spada ilość dróg o złej jakości, czyli nie mających kolei, mających dorożdżowców, będących również drogami, radni zmarzutowanymi poboczami, dobrze wymalowanymi, dobrym oznakowaniem. To wszystko, co wpływa na bezpieczeństwo ruchu, to spada. W tej chwili takich dróg mamy stosunkowo niewiele, natomiast bardzo dużo i szybko wzrasta ilość dróg o tej najwyższej klasie, najlepszych, jeżeli chodzi o nawierzchnię i poprawę stanu bezpieczeństwa. To jest efekt oddawania kolejnych odcinków dróg dwujezdniowych, autostrad ekspresowych, ale również i remontów, o których tutaj będę mówił. Ostatnio danym odcinkiem autostradowym jest odcinek z Tarnowa do Bielicy. Jest to odcinek, który realizowany na dyrekcja oddział w Krakowie. Wspomagając swoje działania oddział rzeszowski, który tych odcinków miał więcej, oddział krakowski już wykonał wcześniej swoje odcinki. Zmiennie jest to nowy odcinek, 34 km, które połączyły już autostradę węzłą niemiecką i z resztą Europy, także do Rzeszowa ma wyjazd drugą dwujezdną autostradą. To zadanie oczywiście w sposób znaczący rozwija się w naszych dróg krajowych o tym najwyższym standardzie. Tak wygląda w tej chwili po wydaniu ten nowy odcinek, który bardzo dobry i bardzo zarobek. Kolejny odcinek, który jest budowany już o klasie S, jest to odcinek budowany w Krakowie. S7 na odcinku od węzła Lewicy do węzła Jabłonska. Ten odcinek był właśnie od 3 lat wstrzymywany w budowie. Był gotowy, mieliśmy pozwolenie na budowę i wszystkie elementy dotyczące jego realizacji były w zasadzie do odpalenia na odcinkach. Dopiero w tym roku uzyskaliśmy zgodę i pieniądze i w lipcu tego roku, w 10 przetarg, jest obecnie faza realizacji tego budynku. Praktycznie pokażę Państwu, jak wygląda szczegółowa droga. To jest ten odcinek, nie jest to drugi odcinek, ale bardzo ważny, przechodzi przez Wisłę i łączy ten węzeł, który już jest kluczowo wybudowany, na którym się kończy odcinek autostrady ekspresowej na terenie Krakowa. Przechodzi się zachodzi do węzła Jabłonska, który jest dużym węzłem związanym również z przebudową całej sieci tramwajowej, sieci podziemnej i wielu jeszcze innych rzeczy, między innymi było być budowane spalarze odpadów. Tak wygląda wizualizacja obiektu, który powstanie na rzece Wiśle. Dalszy odcinek drogi ekspresowej to są plan. To jest odcinek drogi ekspresowej na północ od Krakowa. To jest przedmiot naszych westchnień, jeżeli chodzi o zapewnienie finansowania
na fazie, w czasie wydawania decyzji środowiskowej, po otrzymaniu decyzji środowiskowej, będziemy budowali tą drogę w trzech odcinkach, dwa odcinki w systemie projektu budu i jeden odcinek w systemie tradycyjnym. Jest to związane z dużą ilością badań archeologicznych. Ten odcinek w ogóle na budowę Krakowa jest nasycony badaniami archeologicznymi i na terenie Krakowa, przepraszam, tutaj jest fragment bardzo dużej ilości zabytków archeologicznych, które stanowią aż 80% powierzchni drogi, którą chcemy wybudować. Więc najpierw te badania muszą być wykonane, dopiero potem może wyprowadzić wykonawcę. To jest duża trudność, jeżeli chodzi o upływ czasu. Tak wygląda przebieg drogi S7 na północ Krakowa w zakresie wariatu. Wariat, który funkcjonuje jest wariatem preferowanym. Taki wariant został wybrany wniosek do decyzji środowiskowej. Kolejnym odcinkiem S7 jest odcinek w kierunku Zakopanego. To jest S7 od Lucia do Radki. To też jest bardzo wyczekiwana inwestycja. Ta inwestycja jest w fazie końcowej, jeżeli chodzi o wydawanie decyzji z rynku. To jest decyzja bardzo ważna, ponieważ ona przynosi dużą własność terenu do inwestycji na inwestora. Możliwość wydania tej decyzji jest jeszcze w tym roku, prawdopodobnie przed 15 grudnia będzie ona wydana. Warunkiem pierwszym w programie budowy krajowych autostrad ta inwestycja została potwierdzona i wpisana. Nie ma pewności, ponieważ w zakresie decyzji wciąż są pewne wątpliwości i do nas docierają wszystkie sygnały, raz jest, raz nie ma. W tej chwili mam nadzieję, że tak jak jest wpisana w kontrakcie wojennym, będzie ona również wpisana tą. Ten program budowy krajowych autostrad w skali całego kraju na tą perspektywę do 2020 roku. Ten odcinek, jak Państwo wiedzą, ma również dosyć ważny obieg tunelowy. To jest 2 km tunelu. Bo w trudnym terenie tutaj w Wiśle Karpackiej wszystkie te elementy, które związane są tu z skokami i niespójnością skał, powoduje, że dobre, szybkie metody do uczenia tunelu nie chodzą na górę. Będzie musiała być bardzo tradycyjna metoda, tak zwana kołnicza metoda, czyli niestety to będzie rozwolne. Nasze dane mówią o tym, że po tym roku dziennie to może być maksymalnie pół metra. Mówimy oczywiście o wybudowaniu całego, a nie wiem, co dziennie będzie to pół metra w roku. Chociaż tak statystycznie trzeba liczyć do 2 albo pół metra. Do 2 metrów to jest góra, co można będzie dziennie uzyskać, jeżeli chodzi o postęp roku na budowie takiego tunelu. Tak wyglądają elementy wizualizacji tej trasy. To są również długie estakady. Najdłuższa ma ponad 900 metrów. Tunel, jak już mówiłem, ma 2 km. To są 2 otwory po 3 pasy ruchu docelowo. Natomiast w momencie jego otwierania będą to 2 pasy, bo znaczy 2 razy po 2 pasy ruchu w każdą stronę. Trzeci pas będzie pasem najtrawalniejszy. Kolejną inwestycją, którą realizujemy, jest inwestycja międzynarodowa, to znaczy wspólna między Polską a Słowacją. Istnieje przejście graniczne w Wiśle, do którego dojazdu praktycznie nie było. Droga była w terenie osobiskowym, w zasadzie częściowo zniszczona, jednym pasem i praktycznie ograniczona do 2,5 ton. To spowodowało, że w ramach międzyrządowych porozumień to przejście zostało wyznaczone jako to, które trzeba przebudować i po nowym przebiegu, w nowym miejscu, w nowym miejscu, nowym mostem czy rekordowa będzie budowana. A właściwie już jest na ukończeniu. W maju przyszłego roku jest przewidziany termin oddania tej inwestycji już do ruchu. Dla regionu klinicznej i okolicy jest to oczywiście bardzo ważna inwestycja. Pozwala przemieszczać się turystom w stronę Starej Łubowni i Brunącej Obrony. Każda obecnie stan zawarstwa prac. Jak widać, już częściowo są wykonane kije z Niewironda, częściowo chodniki. Są prace w głównym obiekcie przekraczającym Polkart. Kolejną inwestycją jest łącznik, tak zwany łącznik brzeski, ponieważ mamy świadomość, że budowa autostrad spowodowała swoje kłopoty komunikacyjne nie tylko w trakcie budowy, ale również po budowie, kiedy węzłów, które zostały wybudowane, no, ruch zjeżdża na te trasy lokalne. I często te trasy lokalne nie były i są do tej pory nieprzystosowane, co wzbudzało protesty samorządu mieszkańców. Jedną z takich odcinków jest ten fragment drogi, który będzie docelował drogą 75 między węzłem Brzesko a drogą krajową Brzesku. I ten odcinek drogi
tej chwili przebiega po ulicy Leśnej, a w pewnym momencie wykroczył do Wiele w kierunku na Nowy Świat. To jest odcinek to tyle ważne, że będzie początkiem nowego przebiegu drogi 75 między Brzeskiem, czy Węzłem Autostradowym Brzesko, a miastem Nowy Sącz. To jest jego pierwszy krok. Kolejną inwestycją, którą realizujemy, jest w tej chwili przebudowa ulicy Piłsudskiego w Inamowej. Inamowa miała wcześniej planowaną obwodnicę. Obwodnica okazała się być nieefektywna ekonomicznie. Ruch, który po obwodnicy miał się poruszać, nie był na tyle wystarczający, żeby uzasadniał tak w drugim terenie budowy obwodnicy. W związku z tym inwestycja została w zasadzie skierowana na miasto i tam poprawia się bezpieczeństwa, poprawę standardów tego odcinka drogi, który przebiega przez miasto. Jest to o tyle ważne, że w zasadzie na całym odcinku to w całej Imanowej się ruch zatrzymuje, korkuje i tam są największe problemy. Teraz co do remontu. Nie będę ich wymieniał, natomiast jest to bardzo ważny element. Tutaj są zaznaczone miejsca, gdzie są wymienione, ale są gdzie te remonty, które się odbywały. Jest ich sporo. To też są duże pieniądze. Łącznie zarówno 15 milionów złotych te remonty się odbywały. One mają dużą rolę, jeśli chodzi o poprawę stanu najwyższych bezpieczeństwa. One wykonują kolejny, poprawiają szerokość pasów, poboczy, poprawiają oznakowanie i poprawiają szorstkość. Szorstkość to jeden z ważnych parametrów braku dobrych dróg na terenie Małopolski, przynajmniej tak wychodziło z naszych planów. Teraz co do planowanych realizacji. Mamy w kontrakcie wojewódzkim wpisane 4 obwodnice. Do tej pory, w tamtym roku, nie mieliśmy żadnych. Jest to duży postęp do przodu, tym niemniej no, jest to pewnie dalej kropka w morzu potrzeb. Tych obwodnic zidentyfikowanych to mamy przynajmniej 17. Natomiast no, 4 to i tak jest coś więcej niż 0. I już się z tego też cieszymy. Tych obwodnic, które będą realizowane, praktycznie razem przedstawię. Jest to ulica Zawierzona, najdłuższa z tych, które zostały dopuszczone do przygotowań do realizacji. Jesteśmy na etapie decyzji środowiskowej. Mamy nadzieję, że będzie to morzu zrealizowane w 2018-2020 roku. Zawierzchów jest właściwie miejscowością położoną właściwie przy samym węźle, który drogi ekspresowej prowadza cały ruch do miejscowości i praktycznie nie było innych dróg alternatywnych, dlatego to co spowoduje odciążenie tego ruchu i poprawę komfortu, zarówno pod względem ochrony środowiska, jak i pod względem bezpieczeństwa. To są trasy przebiegu, które bardzo zaangażowany jest tam na numerze. Kolejna obwodnica to jest obwodnica Zatoru, to jest Zatora, dosyć krótka. Natomiast jest o tyle istotna, że miasto Zator może też jest w powszechnej świadomości dosyć dużo postawił na turystykę i w tej części swojego planu rozwoju postawił na sektor ekonomiczny, ale i na parki rozrywki. I w tej chwili te parki nie stały się już faktem, natomiast znajdują się w pobliżu naszych dróg obecnych i praktycznie rzecz biorąc uwagę na duży ruch do wizyty tych parków, droga krajowa zaczęła się krokować i praktycznie stała się nieprzejrzysta, a równocześnie jest to też jeden z kierunków między południem Małopolski a Oświęcimiem i Kapielcami, w związku z tym też ciągle drogi 28 również należało udrożyć. To jest ten odcinek drogi, tak jak przekazali, że jest niecałe 22 km/200. Kolejna obwodnica jest obwodnica Chemca. Praktycznie rzecz biorąc jest to obwodnica Nowego Sącza. Nowy Sącz jest miastem na prawach powiatu, jednocześnie jest miastem prezydenckim, a w myśl ustawy konwencyjnej część dróg krajowych, która przebiega przez te miasta, czy tam rejon, miasto buduje samorząd i miasto, które sam już wybudowało swoją część, to jest ten fragment, jest w trakcie budowy, jeszcze nie jest oznany do użytkowania, natomiast sprawujący fragment będzie realizowany na dyrekcję i będzie ona obejmowała oczywiście również miejscowość Chemiec, właśnie na terenie. Droga jest o tyle ważna, że na obecnym przebiegu drogi krajowej jest tu obiekt Wodkę, który jest w tym stanie technicznym i praktycznie cały dzień tworzą się tam kroki i jego stan się pogarsza. Powinniśmy go poddać naprawdę przebudowie. Obwodnica umożliwi taki ruch. I ostatnia z tych obwodnic to obwodnica do Drogi Tarnowskiej. Praktycznie rzecz biorąc, ta dokumentacja już czeka na realizację, mamy do plan na zgodnie na realizację inwestycji, mamy
ulubione tereny, mamy również wszystkie elementy niezbędne do tego, żeby ją odpocząć. Natomiast w Krakowie w tej chwili taka zgoda, jak będzie, w przyszłym roku uruchamiam przetarg i obwodnica Dobrogrodzka Morskiej będzie również realizowana. O wszystkie cztery obwodnice znalazły się w podatku dla województwa i mam nadzieję, że będą mogły bez przeszkód zrealizowane. Teraz jakie mam jeszcze rzeczy planowane do realizacji? No przechodzimy do tematów, które są trudne. Mówimy teraz o obiekcie, który Państwo doskonale znają. Jest to most na chwilę tak, Dunetów. Ten most jest bardzo zrównany technicznie, wbrew zewnętrznemu wyglądowi, który kierowca widzi, kiedy przyjeżdża. Natomiast most wymaga już nie tylko kapitalnego elementu, to przebudowy. No nie tylko, że nie ma parametrów technicznych potrzebnych do nośności, ale nie ma również parametrów co do bezpiecznego przemieszczania się. Jest za wąski, ma nieprawidłowe łuki, brak niedoroczności. Po prostu są skrzyżowania, zjazdy, które łącznie wszystko razem powoduje, że to nie jest standard drogi, o jakim wszyscy chcielibyśmy, o jakiej chcielibyśmy wszyscy jeździć. Zaplanowano nowy przebieg, znaczy korytę łuku, korytę zjazdów i nowy obieg mostowy, który spełnia również te parametry, o których mówiłem, odpowiednie odpowiednie szerokości, odpowiednia widoczność, odpowiednie podniecenie bezpieczeństwo, widząc wszystkie punkty kolizji, które są w tym momencie możliwe. Oczywiście nie dało się zrobić tego w samym ślady, bo w tym momencie musielibyśmy powtórzyć błędy tej trasy, jakie ona do tej pory ma. I w nowym śladzie, no niestety, że nie będę historii omawiał, jest to oprotestowywane. Już trzykrotnie była wydawana decyzja środowiskowa na ten obiekt i trzy razy jest oprotestowywana z powodu błędów ROPA. Nie mamy na to wpływu, no ale taka jest rzeczywistość. W tej chwili decyzja wydana 3 września tego roku przez Urząd Miasta Zakopanego jest również oprotestowana przez 5 mieszkańców. I jest bezkarną, tak jak bardziej czekamy na rozstrzygnięcie, co dalej być. A tutaj mamy Państwo stan tych obiektów, proszę zobaczyć, to jest uzbrojenie, które jest skorodowane, co znaczy, że cały czas tam była dosłowna widość. Za nią są pustki w betonie, które w ogóle nie powinny mieć miejsca. To jest bardzo poważne ogarnienie konstrukcji mostowej. I w wielu innych miejscach są szycie i spękane są konstrukcje, a każde takie spękanie to jest do niepokoju, ponieważ dociera do wieczne wilgoć i to niszczy, degraduje uzbrojenie, a to jest podstawa konstrukcji betonowej co do nośności. No więc mamy tutaj zagrożenie poważne. Stąd była decyzja o zawężeniu obiektu mostowego, czyli mówiąc inaczej, ograniczenia tonażu, by się poruszał po obiekcie mostowym, równocześnie stąd jednoznaczny wahadł. Nie jest to sytuacja komfortowa ani dla kierowców, ale no, tu przejściówka taka jakiś czas jeszcze może być, ale prawdopodobnie nie za długo. My byśmy chcieli to w tym roku rozpocząć realizację i takie mamy w tym zakresie plany. Natomiast jeżeli się nie wyda, a determinacja tych osób, które protestują, które w sposób fizyczny nawet utrudniają budowę, bo przypomnę tak raz po historii, że praktycznie myślimy, że byli na budowie, wykonawca był wybrany w przetargu i zaczął organizację tej budowy. I wtedy, kiedy wykonawca już był na budowie, zdobył materiały, rozpoczęły się fizyczne utrudnienia w prowadzeniu inwestycji, osobistym chodzeniem się podspychać i tak dalej. Policja nie interweniowała, no i w ten sposób wstrzymano budowę. Szkody z tytułu spraw związanych z wstrzymaniem budowy już wynoszą 2 miliony złotych. Tyle teraz obciąży wykonawca z tytułu no, gromadzenia materiału, mobilizacji i przyjścia na plan budowy. No to pieniądze stracone, prawda? No szkoda tych pieniędzy, że na takie sprawy można byłoby coś dobrego zrobić. No niestety takie są fakty. Tak, na razie przejdźmy dalej. Tutaj to, co już widziałem, te kolejne odwoławcze, więc to jest prawdą. Czekamy, co będzie dalej na możliwość odwołania. Myślę, że nie wiem, czy jest możliwe, żeby władze samorządowe miały jakiś wpływ na stanowiska tych osób. Tym niemniej myślę, że no, bez takiego wsparcia ta inwestycja może w dalszym ciągu być wstrzymywana. Kolejny odcinek, który jest planowany do budowy, na którym mamy dokumentację już od 2 lat i chcemy ją realizować, natomiast ta inwestycja nie znajduje się w żadnych planach naszego rządu, nie ma zapewnionego finansowania, a w związku z tym na razie istnieje na papierze, mamy co prawda złożony wniosek do decyzji ZRID, ale nie mając finansowania, będzie ten wniosek musiał być wstrzymany. Na razie liczymy, że jakieś możliwości się pojawią. Jest tak też, że nawet pan, który jest zatwierdzony na wszystkie województwa, które mogą realizować z różnymi przecież
czyli też okolicznościami jest żyjący. Jeżeli która inwestycja w kraju się wróci albo będzie miała jakieś utrudnienie, być może wtedy ta inwestycja może wejść na miejsce, gdzie jest trzeba będzie zrezygnować. Ta inwestycja jest o tyle ważna, że w sposób już pełnie komfortowy i komfortowy dla całej długości od Krakowa pomaga i zmiany można do tego targu, czyli węzła, który rozprowadza ruch już po całym podkawu. I jest to jakiś punkt również zgodny z postulatami Federacji Obrony Podhala, która mieni się jako reprezentant całego Podhala, nie wiem czy słusznie, ale nie będzie tak to robić i stwarza i w ten sposób jakby uważa, że tu powinno się skończyć przebudowanie drogi do dwujezdniowej, dalej już nie. Więc na razie taki status zawieszenia broni jest tutaj co do tej zakresacji nowego targu. I jej budowy u Was powiem, można powiedzieć, jest konsensus, natomiast w tej chwili nie ma środków na fizyczną organizację. Potem powiem jeszcze parę słów na temat tego, co może być dalej między nowym targiem a Zakopanem. My postulujemy i mieliśmy przygotowaną dokumentację dotyczącą jeszcze przedłużenia tej dwupasmówki, to łącznie z obwodnicą nowego targu. Wtedy dojechalibyśmy dwupasmówką do drogi krajowej 49, która idzie już na przejście w Drogowie. I przyszłość tej drogi 49 jest jeszcze nieokreślona, na pewno powinna w przyszłości być przebudowana, ponieważ trzeci wybór uzyska wyższy status niż obecny, jeżeli chodzi o uzgodnienia między stroną słowacką a stroną polską. Obecnie jest to bardzo poważne wyrażenie towarzowe, nie ma mowy o tym ciężarowym przejazdach, a Słowacja bardzo chcieliby, żeby tam to przejście uruchomić. Natomiast ich przepisy, to są ciężarowe środowiska, również działają tak jak w Polsce z pewnymi ograniczeniami. I ponieważ ta droga wchodzi obszar Poczeskiego kwartału drogi po stronie słowackiej, te ograniczenia muszą tam być wyprocedowane. Podobno od 2017 roku to przejście będzie miało wyższy status, jeżeli chodzi o możliwość przewodu, no i wówczas powstanie plany zasobowe. Natomiast dla nas pewne dyrekcji dane rozwoju sieci dwupasmowej na tym obszarze kończyłyby się wtedy na skrzyżowaniu z drogą 49. Droga 49 zresztą powinna być kontynuowana, zaraz zobaczymy jeszcze w lepszych planach. Ona tutaj ma kilka możliwości zakończenia, bo tutaj jesteśmy na węzie, tutaj jest zakupiany stanu zachowanego, to jest centrum nowego targu. I to jest ślad drogi, którą byśmy mogli wybudować po obwodnicy nowego targu, z możliwością i przedłużenia kierunku nowego Sącza poprzez pobliżu Warsmutu. Natomiast są trzy różne warianty zakończenia. To jest wariant zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego gminy, nowy tak i tak smutno. Natomiast ostatnio pojawiły się inne wersje przebudowy ze strony zarządu wojennych i spadków i wtedy byśmy takie objęcie mogli uskutecznić. Natomiast ta inwestycja również jest w sprawie dokumentacji, nie ma zapewnionego finansowania. To samo jeszcze będzie na mapce bardzo osłabnie, gdzie widać już jakieś zagrożenie wojennowe, ale to jest dokładnie ten sam obiekt bardziej. Mamy kolejną inwestycję, która już może być zrealizowana. To jest węzeł Torunki. Jak wiemy, jeżeli chodzi cały odcinek od Nowego Targu do Zakopanego, tak naprawdę są dwa miejsca zagraniczne. To jest właśnie węzeł Torunki i wjazd do samego Zakopanego na tym mini rondzie. To są dwa punkty, które notorycznie zawsze stwarzają opóźnienia płynności ruchu. I w ramach wielu konsultacji z marszałkiem województwa, wojewodą, władzami samorządowymi gminy, nie tylko Federacją Obrony Podhala, naszym zarządem grup, powiatowych, gminnych i tak dalej. Było wiele wariantów, ale ten wariant, jak Państwo widzą, jest wariantem wynikowym. I ten wariant może być zrealizowany. W tym celu jest podpisywany, jeszcze nie jest podpisane, porozumienie między zarządem wojewódzkim i generalną dyrekcją. Tą część projektową ma wykonać zarządu wojewódzkiego, która zaczęła się zająć generalna dyrekcja. To jest węzeł dwupoziomowy, od razu mówimy. To jest ciągnik wojewódzki, a to będzie powierzchni teren. A ten odcinek będzie podłużonym odcinkiem i będzie jego podwiadukami kolejowym i drogowym. Pozwoli to na tą bezkolizyjność, która od razu upłynie żółtki i poprawi bezpieczeństwo. Dodatkowo jeszcze ciągnik powiatowy również będzie w jednym punkcie, dlatego że tego też była niepoprawna i też powodowała pewne wstrzymywanie ruchu. To rozwiązanie jest realne, to też trzeba powiedzieć, bo to była dosyć duża
walka o to, żeby nie tylko były to rozwiązania, które no, technicznie są poprawne, ale żeby były realne. W związku z tym, że dużą część tego obszaru gmina już ma wykupione, to otarguje te zabudowy, które zostały w tym momencie przejęte i w związku z tym mamy teren wolny, który może być oddany pod realizację. Myślę, że to będzie inwestycja w najbliższym czasie na Zakopiance jedyna na tym odcinku od nowego targu. To jeszcze tylko powiem, że tutaj jest obiekt mostowy, który również będzie miał marki inwestycji przebudowany. To poprawi zdecydowanie płynność ruchu. No niestety rondo zaszokowane, że to, które jest gotowe, na razie nie będzie przedmiotem przebudowy, ponieważ wraz z panem burmistrzem Zakopanego planowaliśmy realizację innego przebiegu wjazdu Zakopanego. Mamy na to wszystkie dokumenty. Są uchwały Rady Miasta Zakopanego, które również by to potwierdzały. No niestety czas, w którym to wszystko się toczyło, został zmarnowany i pieniądze, które mogliśmy wtedy wykorzystać poprzez wcześniejsze protesty Polonia, no, zostały zablokowane i już ich nie mamy. Także ten odcinek do wjazdu Zakopanego niestety na razie nie znajduje się do wykonania. Ja jeszcze powiem parę słów o Zakopanego, ale żeby dokończyć prezentację, jest jeszcze jedna droga, ona po prostu bardzo ważna. To jest droga krajowa 52 między Bogoroczowem a Bielskiem Białą. Jest to droga, która tak naprawdę jest równocześnie obwodnicą pięciu miast po drodze. Między innymi Wadowic, Andrzejowa, Kremi. To są poważne jakby sprawy. Natomiast ta droga ma bardzo dobre wskaźniki ruchowe. Jeżeli jest, będzie wybudowana, będzie lepszym kierunkiem jazdy do Bielska i w tą część do Cieszyna niż poprzez autostradę A4. Także będzie na pewno ciekawsze rozwiązanie. Planujemy ją również jako drogę bezkolizyjną, nie kategorii jest, ale kategorii tak zwanej GP, ale będzie bezkolizyjna wyjezdniowa i po nowym świecie. W związku z tym będzie to naprawdę dobry ciąg drogowy. Jest on w tej chwili na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Nie ma na to dofinansowania. Natomiast jeżeli chodzi o Zakopane, bo myślę, że ten temat jest bardzo dla Państwa ciekawy, tutaj nie uzyskano konsensusu co do przebudowy Zakopianki na odcinku od nowego targu do Zakopanego. Ten odcinek w związku z tym jest przez nas utrzymywany. Poprawiamy, jeżeli chodzi o nawierzchnię, tak jak Państwo jechali, to jechaliście po nowej nawierzchni na odcinku wsi Szamprady, nie wsi, tylko gminy Szamprady. To wszystko jest coś, co modernizujemy, co utrzymujemy, co poprawiamy. Natomiast nie ma mowy o uzyskaniu dodatkowej przestrzeni, której potrzebne są nowe tereny, nowe koszty, niestety sąsiednich działów. To jest minimum, co musimy zrobić, to jest wydzielenie środkowego pasa i przeznaczenie go na skręty w lewo. Skręty w lewo i włączanie się z posesji na dwa, dwie, na przecięcie jednego pasa, zaczynanie się na środku i przejechanie i włączenie się do drugiego pasa. To jest poprawa bezpieczeństwa i płynności i to dało bardzo dobry efekt. Przy okazji oczywiście poprawili strzelanie, przesiadło się oznakowanie, no ale to też mimo wszystko, że jest to niedużo, to jednak wymaga dodatkowej przestrzeni. I tej dodatkowej przestrzeni mieszkańcy, którzy są zorganizowani w dłużnej drogi, no generalnie odmawiają. Natomiast konsensus co do Federacji Obrony Podhala jest taki, żeby taki pas trzeci był budowany, no ale pod warunkiem, żeby się nie zabierali nikomu terenu. To jest może ta odbudka kiedyś uda rozwiązać. Znaczy niestety trzeci pas, ale nie pomoże. Ale nie pomoże. To jest tak zwany efekt nigdy, co wszyscy znamy, jest to problem światowy, nie tylko polski. Także każdy chce mieć inwestycje, ale nie pod swoimi okami, to ten efekt tutaj się oczywiście ujawnia. No i ostatnie takie działania, które są na drogach, które są istotne z punktu widzenia interesów mieszkańców, to są budowa ekranów akustycznych i likwidacja szkód po różnego rodzaju powodziach i osuwiskach. Takie działania na drogach również musi podejmować. Jesteśmy w takim dumnym terenie ziemi osobisty i zniszczeń z tytułu osobisty jest dużo. Również program dotyczący ochrony przed hałasem jest w Małopolsce chyba najbardziej radykalny. Ponad 400 km ekranów Wydział Ochrony Środowiska zaakceptował, ale nawet władze małopolskie nam taki program narzuciły. No i próbujemy realizować. To nie jest zgodne z oczekiwaniami mieszkańców w wielu przypadkach. Z ekranami jest taki przypadek, że jednocześnie chcą, żeby było ciszej, ale jednocześnie nie chcą, żeby nic zasłaniać. To jest taki dylemat. To jest, czy Zakopiance, jeden z elementów naszego sporu, to jest właśnie niebudowanie ekranów akustycznych, bo mówiąc humorystycznie, ekrany chcemy przed
domem pozbawionym skórami, lepcami, oscypkami, czy ewentualnie wyglądania, że są wolne pokoje. Gdyby był ekran, byłby pokój. Więc tutaj to jest taka prozaiczna przyczyna, prawda? Ale jednocześnie jest prawdą, że budowanie ekranów nie sprzyja odbiorowi otoczenia. Jedziemy autostradą, gdzie są ekrany kilometrami i nie wiemy, co się dzieje. Tutaj krajobraz jest przecudny, w związku z tym trzeba go też chronić. W związku z tym te ekrany są niepotrzebne. Jest paradoks między przepisami, które są sztywne, bo polskie przepisy mówią, że ekran, w zasadzie ekran jest podstawowym środkiem walki z chaosem. Inne są niepożądane albo wtórne i trzeba udowadniać, że nie da się inaczej i wtedy można coś tam innego zrobić. Do tego dochodzi na przykład zmniejszenie prędkości, nawierzchnia cicha, w cudzysłowie, która obniża oczywiście opory toczenia i jednocześnie ilość hałasu z trzech. Niektórzy nawet mogą twierdzić, że do 5 dB. Postęp technologiczny pozwala coraz lepsze efekty uzyskiwać. W tych zakresach do 5 dB jeszcze jakaś szansa robią, ale więcej to już nie ma innych środków na tyle skutecznej. Zwłaszcza, że polskie przepisy mówią o tym, że obniżka hałasu musi być na ścianie budynku zewnętrznym, nie wewnątrz domu, co pozwalałoby stosować okna po specjalnej konstrukcji wyciszające ten hałas. Nie. Przepis wymaga, żeby ten hałas był przed oknem wyciszony. W związku z tym, jeżeli tak jest restrykcja, a dom jest 5 metrów, 10 metrów od krawędzi jezdni, no to innych skutecznych metod nie mają ekran. I to jest dylemat, którego nie rozstrzygniemy. Przepisy musiały się zmienić, żeby coś się w tym sprawie poprawiło. Także mamy plan budowy, tutaj też pokazuję, to jest około 13 milionów w tym zakresie i likwidacja osłonic, które również są zmorą tych terenów, może trochę w różnych miejscach, nie jeszcze wiemy, ale próbujemy je realizować również systematycznie i nie powodować, że droga z tego tytułu była nieprzejezdna, czy częściowo nieprzejezdna, bo takie przypadki przecież są. A najczęstszą, najczęstszym momentem tych osób, które ujawnili przepisy, są okresy deszczowe, jak wiemy, woda, nikając nasze gleby, tam powoduje zniszczenia uaktywniające powierzchnię poślizgu i na tych kiszonych karpackich różnego rodzaju przypadkach, gdzie właśnie są skośne te wszystkie masy, to bardzo szybko pozwala uruchomić jakieś masy ziemne, które usuwając się, no te wyjazdy są domy również i drogi. I tyle, jeśli chodzi o zaprezentowanie Państwu naszej dziedziny. Myślę, że nie dosyć jest dalej. Ja jako dyrektor mam niedostojony. Małopolska, ja tutaj podsumuję takim zdaniem. Małopolska, jak chodzi o drogi, słabo się starała się. Ja miałbym apel, jeżeli mogą tutaj być posłowie, to szczególnie domy, ponieważ te sprawy o finansach decydują się w Warszawie, decydują się w rządzie, decydują się w Sejmie, na Komisji Infrastruktury między innymi. I bez tej troski na tamtym etapie ośrodki, tutaj na dole naszej części Polski, nie jesteśmy w stanie na te środki już nic więcej zdziałać. Jeżeli tam decyzje nie zapadną, to już my nic nie jesteśmy w stanie uzyskać. I to na drugiej perspektywy, bo jak Państwo słyszeli, obecna perspektywa jest do 2020 roku, jeśli teraz tych pieniędzy nie ma, to mamy 7 lat straconych. Więc apeluję do wszystkich, którzy mają wpływ na te decyzje, aby starali się o więcej środków dla Małopolski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Z jednej strony cieszę, że te drogi, które Pan przedstawił, a dotyczą nas, Podhala Zakopanego, są już na dużym stopniu zaawansowania. Szkoda, że nie rozpoczęte zostały pewne inwestycje, o których Pan mówił. No cóż, nie wiem, czy nie będzie musieli powołać Stowarzyszenia Obrony przed Obrońcami. No ale myślę, że sobie damy radę. Natomiast jeśli chodzi o drogę pomiędzy Radką a Nowym Targiem, to ostatnio tak się złożyło, że podróżowałem z naszym posłem Andrzejem Gutym, ostatnio mówił, że o tą drogę walczą i ta droga na pewno będzie w realizacji. Także to jest inne optymistyczne rozłożenie. Ja chciałam Państwa poinformować, że Federacja Obrony Podhala nie jest reprezentantem Podhala i na pewno muszę tu obiecać ze strony Izby, że tak jak będziemy wspierać projekty drogowe, tak będziemy tak samo wspierać projekty kolejowe. Absolutnie musimy chyba wszyscy, także społecznie, zmienić pewne akcenty. Patrzcie, 5 rodzin blokuje nam most na Białym Dunajcu, a my wszyscy tutaj siedzimy i nie podejrzewam, żeby ktokolwiek z Państwa chciał blokować tą inwestycję. Chyba czas jest także taki, abyśmy publicznie, głośno i jasno wyrażali swoją opinię w wielu różnych drażliwych sprawach.